Witaj, kochanie. No hej, kochanie. Jak było w pracy? No, w pracy w porządku. Patrzyłaś może dzisiaj przypadkiem na kalendarz? 14 lutego 2019, jakbyś się jeszcze pytał szczegółowo. No właśnie, 14 lutego. Więc sobie pomyślałem, pogoda za oknem gówniana. Wstąpiłem do sklepu, kupiłem jakieś chipsy i może spędzilibyśmy wspólnie ten wieczór, grając na kompie. Co ty na to? Cały wieczór, mówisz? Grać na kompie? Jak ja cię kurwa kocham. Ach, walentynki. Czas wzruszeń, miłości, takiego ciepełka. I właśnie z tej okazji zaproponuję wam 5 gier do lokalnego koopa z waszą drugą połówką. Zapraszam. Nic tak nie łączy dwóch bliskich sobie osób jak wspólne gotowanie. Dlatego pierwszą moją propozycją jest Overcook. Czy jedynka, czy dwójka, to już nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żebyście wspólnie usiedli na kanapie, na krzesełku, na ziemi, gdziekolwiek, wzięli pady w dłoń i po prostu wspólnie gotowali. Czy to wegańskie jedzenie, czy mięsko, czy jakaś zupka, zmywanie garów, krojenie warzywek, po prostu łączy. Druga propozycja to propozycja, która połączy wasze takie dziecinne cechy, takie miłe wspomnienia z lat przeszłych, czyli gry z serii Lego. Gry, które tak naprawdę czerpią garściami z wielu popularnych uniwersów. Władca Pierścieni, Batman, Harry Potter. Na pewno znajdziecie coś dla siebie, na pewno będziecie się dobrze bawić. Te gry Lego są mega proste, mega przyjazne, z szczątkową dawką humoru, naprawdę przyjemnego, łatwo przyswajalnego. No nic, tylko się bawić. Wasze związki na pewno czasem natrafiają na różnego rodzaju problemy, przeszkody. Dlatego warto próbować je rozwiązać wspólnie. I warto może w walentynki potrenować rozwiązywanie takich problemów. Dlatego proponuję wam grę Portal 2. Logiczno-zręcznościowa gierka, znana praktycznie każdemu starszemu graczowi. Gra fenomenalna, przy której będziecie świetnie się bawili, przy której trochę się pośmiejecie i być może sprawdzicie, czy ciasto jest kłamstwem. Przedostatnią propozycją na wasz wzorowy, romantyczny wieczór jest gra The Binding of Isaac, Rebirth, czy Rebirth, czy Odrodzenie. To już tam zależy od dzielnicy Londynu, jak to się wymawia. Gra specyficzna, bardzo specyficzna, o dziecku zamkniętym gdzieś w piwnicy przez swoją matkę. Możliwe, że wasze traumatyczne przeżycia z dzieciństwa odrodzą się przy tej grze i bardziej was połączą. Ale jedno jest pewne. Żaden wieczór nie będzie sztywny, nie będzie smutny, kiedy na ekranie od czasu do czasu pojawi się kupa. Kupa rozluźnia relacje międzyludzkie. I ta gra na pewno wam w tym pomoże. Ostatnia propozycja to lubiane przez wszystkich robaczki od Ubisoftu. Worms WND, czyli zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa. Ona ma swoją malutką armię robaczków. Ty masz swoją malutką armię robaczków. Główne zadanie to zabić robaczki przeciwnika. Rzucanie granatów, bananów, wybuchających owiec. To wszystko jest w tej grze. Naprawdę świetna zabawa dla każdego. Tutaj tak naprawdę wymagana jest tylko obsługa myszki. Ale jeżeli siedzicie już wspólnie i są to walentynki, to na pewno z myszką nieraz już się bawiliście, więc powinniście dać sobie radę. I to było właśnie 5 propozycji ode mnie dla was, moi drodzy, na ten walentynkowy, romantyczny wieczór. Mam nadzieję, że przy tych grach, przy jednej z nich będziecie bawili się dobrze. A kiedy zabawa was poniesie, kiedy poczujecie miłosne uniesienie, to pamiętajcie, zawsze bawcie się bezpiecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia.